roku ćwiczenia na obszarach leśnych mają przede wszystkim za zadanie poprawienie koordynacji działań służb współdziałających w tego typu zdarzeniach. Rozszerzyliśmy te ćwiczenia o współdziałanie również pomiędzy strażakami zawodowymi i ochotniczymi z różnych powiatów. Tak naprawdę głównym problemem przy prowadzeniu tego typu działań jest koordynacja działań, zapanowanie nad ilością sił i środków, które do zdarzenia są kierowane, po to, aby szybciej i skuteczniej opanować zdarzenie pożarowe, czyli pożar lasu. Założenie do ćwiczenia jest następujące. Pali się na znacznym obszarze lasu w nadleśnictwie Pruszków. Pożar się rozprzestrzenia z dużą szybkością. Zadania do wykonania to jest ograniczenie powierzchni palenia się, natarcie na front pożaru. Siły i środki są znaczne, są to dwie kompanie gaśnicze, w sumie 32 pojazdy, 133 osoby, w tym jednostki również Ochotniczej Straży Pożarnej, jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy z Niemiec, z Milheim, którzy są w trakcie szkolenia praktyki u nas w Opolu. Zbliża się okres wzmożonej palności w lasach i dlatego przed tym okresem zawsze są organizowane ćwiczenia. Ćwiczenia przede wszystkim mają na celu sprawdzenie, jaki jest stan dróg po zimie pożarowych w lesie, jak wyglądają punkty czerpania wody i tym podobne elementy, oznakowanie dróg, oznakowanie punktów czerpania wody, to co należy sprawdzić właśnie przed sezonem wzmożonej palności. 301.26 do 312. Przede wszystkim wymieniamy się doświadczeniami z taktyki działań takich, jak jest w Niemczech, taka jak jest w Polsce. Jest to, będzie to owocne dla przyszłości, ale tak jak Pan wspomniał, w Niemczech, tam gdzie stacjonują na co dzień, nie mają tego typu obiektów, nie mają tego typu w ogóle lasów, w związku z tym dla nich jest to nowość. Te ćwiczenia przede wszystkim pomagają nam wyeliminować błędy, jakie powstają przy tego typu zdarzeniach. Najważniejszym problemem jest kwestia koordynacji działań. Poza tym sytuacja bywa dość dynamiczna, sprzęt jest także zawodny. Tutaj okazało się, że już w trakcie przygotowania wstępnych założeń do rozwinięć należało je błyskawicznie zweryfikować po to, aby skutecznie te zadania przeprowadzić. Mieliśmy także pewne problemy z systemem informatycznym, który pomaga nam przy dysponowaniu jednostek. To też są kolejne wnioski na przyszłość, które należy wprowadzić w życie. Oprócz tego, że mamy systemy informatyczne wspomagania dowodzenia, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że te systemy potrafią czasem zawieść i trzeba wrócić do czasów, kiedy dysponowało się za pomocą telefonu, za pomocą kartki papieru i długopisu.